Słyszymy, dobra, czyli teraz tak, ja przechodzę i od począteczku. Kochani, więc tak, bardzo się cieszę, że jesteście tutaj z nami. Pierwszy live, który zrobiłam z Sonią, cieszył się ogromną popularnością, było was bardzo, bardzo dużo. Bardzo polubiliście Sonię, też się cieszę. Dla tych osób, które dopiero dołączyły do grupy, które są zupełnie nowe, to chcę wam powiedzieć, że jest live o właśnie przewodnikach z Sonią, numer chyba 51, więc można sobie obejrzeć. I w ogóle zacznijmy od tego, Sonia, kim jest Sonia? Sonia Szramek-Karcz, to specjalnie, żeby się nie pomylić. Sonia Szramek-Karcz, doktor nauk humanistycznych, naukowiec, bardzo wspaniała kobieta, którą uwielbiam, autorka książki Zaakceptuj siebie, tak? Kto ma tą książkę? Kto kupił książkę, kto przesłucha audiobooka, kto przeczytał e-booka, do kogo doszła, a do kogo jeszcze nie doszła? Dajcie tutaj nam znać, słuchajcie w komentarzach. Dobrze? Tak, u was dobrze. U mnie Martusia troszkę ciszej, ale akcja dzisiaj była. Ale bo... Tak, widzę, że tu wysadzimy korki. Są ludzie, zbierają się. Wy już tak nie ma. Jest już, ja widzę już 120 osób, także jest dobrze. 123. Wszyscy powracają. Kochani, jak macie znajomych, oznaczcie tutaj. Słyszę. Kapinkę słabiej cię słyszę. A teraz? Też słabiej kapinkę. Pogłoś sobie telefon. Ja? A właśnie, dajcie znać jak tam, bo ciebie słyszałam bardzo dobrze od samego początku, wiesz? Tylko na rzecz. Witka, jeszcze ci książka nie doszła. Gdzie mieszkasz, Witka, napisz? Słuchajcie, Poczta Polska, będzie lepiej to, co mówi Marta, wprowadź się w działanie, nie czekaj. Więc myśmy, pamiętacie na live, co powiedziałam, na cały świat wam wyślemy. Ja nawet mapy sobie kupiłam na świat, żeby was odznaczać, po czym okazało się, że to nie jest takie proste, cła i cuda. Ale już wszystko poszło i one idą do was, idą. Mnie może słychać. Ja już patrzę, ale czy... jestem tak blisko. Czy słychać Sonię, czy nie słychać Sonię? Ja ciebie słyszę, a wy dajcie nam znać. Dajcie nam znać. Słychać. Dobra, nie. Słychać, a to jestem wyciszona. Ale dobra, słuchajcie, jak to się mówi? Jedziemy z koksem, mamy opóźnienie całe 40 minut. Dobrze. Słuchajcie, wszyscy tutaj mówią, że doszła, jestem w trakcie czytania, bardzo fajne jest, mam, korzystam z książki audiobooka, bardzo się cieszymy. Ktoś mówi, nie mam live Marty na grupie. No jestem tutaj, jestem. Dobra, kochani, przechodzimy, pierwsza rzecz, do tematu, przechodzimy do konkretu, czyli do tematu tego live'a. Sonia, czyli tematem tego live'a jest, jak zdrowe poczucie własnej wartości przekłada się na zarabianie pieniędzy. To jest temat tego live'a. Pytanie pierwsze było, kto właśnie kupił książkę, czy kupiliście, czy przesłuchaliście sobie, czy przeczytaliście, czy jesteście zadowoleni, bo ja myślę, że tak. I teraz Sonia, powiedz nam, co tam u ciebie, słuchaj, co zmieniło się od ostatniego live'a, opowiedz nam, co tam u ciebie, to było chyba jakieś 3 tygodnie temu, tak mi się wydaje. Tak, ja bardzo blisko siedzę, Sonię troszkę słabiej słychać, ojejku, a jak tak będę... Jest dobrze. Ale słyszycie w ogóle, co mówię, to się jeszcze tak przybliżę. Słuchajcie, no od ostatniego live'a jesteście tak niesamowitą społecznością i tak fantastycznie zareagowaliście na audiobooka. Ja, słuchajcie, zapisałam się na szkolenia Marty, więc no coś cudownego, zmian jest mnóstwo i trudno je opisać, ale jakby i tak uważam, że za późno się zapisałam, tylko jakby tutaj jest tyle informacji bezpłatnie, że ja sobie pomyślałam, co jeszcze tam może być więcej, jakby... Przecież tu już wszystko jest, może być i to jest niesamowite. I ja słucham bardzo, też dużo, książka Rewelacja pisze ci, dziękuję wam bardzo. Więc no ja polecam, tylko wiecie, no ja Martę biorę całą. Po prostu wszystko mi w niej odpowiada i to jest myślę ważne, żeby ta osoba, u której się szkolisz, która cię uczy, żeby ją po prostu lubić, kochać, podziwiać, szanować, no brać w całości, tak? Jezu, jesteś kochana, ja chcę tylko powiedzieć, że Sonia po prostu kupiła cały pakiet od razu. Wszystkie po prostu full wzięła naraz i chyba połknęła, ja nie wiem w jakim czasie, ale już otwórz się na zarabianie, powiedziałaś mi, że już przesłuchałaś 4 razy, a tam chyba są 22 godziny, więc ja nie wiem jak to zrobiłaś, ale po prostu... Ja cały czas słuchawki i chodzę i robię. Niesamowite, także bardzo, bardzo się cieszę. Superosko, kochani. Sonia, no teraz już w ogóle, po tym to już będziesz totalnie milionerką. Jak już wszystkie te po prostu szkolenia zrobisz na raz, to już totalnie miliony będą płynąć. Bo czasem, kiedy ja polecam tę grupę, to ludzie myślą, że chodzi tylko o pieniądze. A my wiemy, że chodzi o to, kiedy ja będę milionerką, kiedy miliony ludzi będzie słuchać tego audiobooka, zmieni swoje życie.
bo tak jak będziemy później mówić o tej grupie naszej VIP-owskiej, odstawi leki, poczujesz się lżej, szczęśliwiej, spokojniej, poprawią się relacje, bo jeśli zarobimy miliony, bo po prostu, nie wiem, robiąc komuś krzywdę, to jakby to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to, co mówisz na szkoleniach, wejść w tą swoją ścieżkę, w ten swój flow, robić to, co ci w duszy gra, i one przyjdą same, jakby nie będzie dla ciebie znaczenia właściwie miało to, że jesteś tą milionerką, bo ta radość, która przychodzi z tego, co robimy, jest tym kluczem. Tak, i tutaj właśnie powiem tak, kochani, że na przykład jest grupa o pieniądzach, bo to jest pokochaj pieniądze, prawda? I od razu podkreślam, pokochaj pieniądze, żeby mieć ich więcej. Dlaczego? Że zwykle ludzie raczej mają negatywne myślenie na temat pieniędzy, nie chcą o nich rozmawiać, pieniądze, o ile zarabiasz, o tym się nie mówi, to w ogóle jest jakieś takie tabu. Tymczasem pieniądze są jak najbardziej neutralne. Jeżeli je pokochasz, po prostu one przyjdą do ciebie, bo tak jakbyś po prostu nie chciała kochać partnera i chciała, znaczy nie kochała partnera, chciała, żeby on z tobą był, prawda? To tak samo, chcesz pieniądze, ale ich nienawidzisz, no to tutaj się rozjeżdża, prawda? Więc to jest też bardzo ważne. I tu właśnie w tej grupie uczymy oczywiście o tym, jak odblokować się na pieniądze, ale tak samo dlatego tutaj mamy Sonię, bo łączymy puzzle. Poczucie własnej wartości jest ogromnie ważne i ja widzę tutaj u bardzo wielu osób w grupie, w ogromnej ilości osób w grupie, że nie wierzą w siebie, boją się, prawda? Mają jakiś tam bagaż, albo wychowywały się w takiej rodzinie, albo tacy rodzice, prawda? I tutaj czują, że są te takie blokady i też nie czują, że zasługują na to pieniądze. Stąd właśnie mamy Sonię tutaj dzisiaj na naszym live'ie i myślę, że będziemy się jeszcze nieraz widzieć, żeby właśnie połączyć te wszystkie puzzle ze sobą, bo to nie tylko afirmacje, nie tylko, że kochamy pieniądze, ale musimy również wypełnić siebie tutaj w środku. Dlatego powiedz nam, wytłumacz nam, Sonia, teraz tak. Jak poczucie własnej wartości przekłada się na zarabianie pieniędzy? Czym jest pewność siebie i jak łączy się to właśnie z poczuciem własnej wartości? I tu fajnie piszesz o tym też w książce. Poczucie własnej wartości, już nawet tak definicyjnie, prawda, jest naszym subiektywnym odczuciem. To, jak ja się czuję, jaką mam moją własną wartość. I my możemy pozostać tą samą osobą, z tym samym życiem, z tym samym otoczeniem, ale wewnątrz będziemy zupełnie co innego czuć. I kiedy to, bo ja jeszcze tak lubię podkreślać, zdrowe poczucie własnej wartości. Właśnie napiszcie, jak tam słychać, dobrze? Ja już tu tak krzyczę do telefonu. Zdrowe poczucie własnej wartości oznacza, że jestem otwarta na swoje możliwości, na innych i na świat. I zobaczcie, my się teraz połączyłyśmy tak później. Gdybyśmy dały się... Ojejku, co oni powiedzą? Jak oni nas teraz ocenią? Oni tam... Zobaczcie, no już na takim prostym przykładzie, tak? Ja zaraz wam będziemy... dziękuję, że tak bardzo podoba wam się książka i tak wpadajcie, to są linki. Będę wam mówić o szkoleniach też. I gdyby nie to, że z Martą kochamy to, co robimy i przez to poczucie własnej wartości, napiszcie, co lubicie robić i w czym jesteście dobrzy. Mm-hmm. Bo ja mam mnóstwo spraw, w których jestem beznadziejna, choćby informatyka, wiedzieliście przed chwilką, tak? Ale jest taki obszar, który kocham, który lubię, który pomaga światu i tam moje poczucie własnej wartości jest zdrowe, bo nie chodzi o to, że jestem lepsza od innych, tylko w tym mogę się światu przydać i ludziom. I teraz, kiedy ja nie mogę się połączyć na tej transmisji, coś mi wyskakuje. Szkoda, że nie nagrałyśmy, jak to wszystko przebiegało, Marto, tak? Ale jak myśmy się uśmiały, słuchajcie, my tak, no ale żeśmy się zrobiły, no jak to, no to musi się odbyć. Napisz im, bo tam czekają, żeby czekali, ojejku. I miałyśmy tyle radości, tyle śmiechu, jest tak ciepło ze śmiechu, tak? Wiara w ludzi, to, że oni tam są, że oni czekają. Książka odmienia moje życie, podobnie jak Marta. I to jest. Dziękuję. I wtedy twoje poczucie własnej wartości sprawia, że otwierasz się na okazję, otwierasz się na szansę. Nie zrobiłyśmy dzisiaj z Martą, o nie, już takie opóźnienie, nie, to koniec, innym razem. Kiedy nie czujesz wartości swojej, własnej, to szybko się poddajesz, nie zbierzesz tej siły w sobie, a sami wiemy, jak w życiu to nie poddawaj się jest ważne.
A ja jestem dobra z informatyki właśnie na specjaliście. I właśnie o to chodzi. Napiszcie teraz w komentarzu, proszę. Właśnie, czym jesteście dobrzy? Dokładnie. Bo to trzeba, ja tutaj akurat na, to jest na otwórz się na zarabianie, jeżeli dobrze pamiętam, tam jest taki live, gdzie, który nazywa się zatytułowany Uwolnij swój potencjał. Więc właśnie czym lubicie się zajmować? Co jest waszą pasją? Co lubicie, co kochacie? Napiszcie, bo każdy z was ma coś takiego, tylko po prostu nie myśli pewnie, że to jest coś dobrego. Że pewnie nie myśli, że mógłby na przykład się nawet rozwijać w tym temacie, bo często jest tak, że też właśnie rodzina na przykład nam mówi, a co ty będziesz się tym zajmować, książki będziesz pisać, lepiej... No to się da zarobić, tak. Prawda? Tak, że książki będziesz pisać, lepiej idź tam na prawo albo medycynę, co sobie zarobisz i tak. Chyba nie zgadzam się z tym, prawda? Tu zawsze trzeba słuchać właśnie swojego serca. I tak jesteśmy właśnie stłamszani, powiedziałabym. Ktoś mówił, bym miał robić kompozycje kwiatowe, super. Ja nie. Ja też nie. Gastronomia. Kocham technologię usprawnienia i szkolenia. O matko, jak technologia, no widzicie, pojawił, jakoś tutaj dałyśmy sobie radę. Powiedz mi, Sonia, jak to jest, jak myślisz też, dlaczego właśnie, no chyba duża część jednak, powiedziałabym, społeczeństwa ma problem z tą pewnością siebie. To się bierze z naszego dzieciństwa tutaj, będziemy mówić o tym tak zwanym wewnętrznym dziecku, prawda? Tak jak tutaj mówiłaś mi, ja przeczytam wam w ogóle, czy wy wiecie, czy ktoś wie, co to jest wewnętrzne dziecko, tak zwane inner child, czy ktoś wie, co to znaczy? Dajcie nam tutaj też znać, bo ja przeczytam kawałek... Podziwiam, co piszecie w komentarzach, bo praktycznie wszystko to, o czym piszecie, to ja jestem w tym naprawdę dentka i zupełnie... A, paznokcie, tak? Technologie, gastronomia, zupełnie nie, tak? Zobaczcie i... Mhm. Ekologia, wow. Widzicie, i w tych dziedzinach, w których jesteście dobrzy, tak, i które są waszą pasją, to należy rozwijać, nie zwracając uwagi zupełnie na żadną krytykę. Idziemy po prostu do przodu. Czyli tak, czym jest pewność siebie, jak łączyć się z poczuciem własnej wartości? I tutaj właśnie w książce, kto z was ma, to wie, a kto nie ma, to damy znać. Tutaj jest link na grupie, można sobie kupić. Uważam, że to jest rewelacyjna książka. I wszystkie osoby, które mają problem z poczuciem własnej wartości, z akceptowaniem siebie, z miłością do siebie, nie czują, że są, nie wiem, dobrzy, że są, nie wiem, mówi się, wystarczająco dobrzy, że po prostu, nie wiem, mogą być kochani, albo że zasługują na pieniądze, w ogóle, że zasługują na cokolwiek, prawda? Czy na partnera, czy na lepszą pracę i tak dalej. Powinni naprawdę kupić sobie tą książkę, jest rewelacyjna. Ja, tak jak mówię, grupa jest o pieniądzach, ale ja mówię o tym często bardzo i tutaj i mówię podczas moich live'ów i mówię na szkoleniach moich też. Każde szkolenie zawiera coś na temat miłości do siebie, słuchajcie, pewności siebie, bo to jest wszystko ze sobą połączone, to są po prostu takie puzzle. Czyli tutaj w książce, Sonia, ty piszesz tak, ja chcę wyjaśnić wam, o co chodzi z wewnętrznym dzieckiem. Czyli wewnętrzne dziecko to koncept określający część osobowości dorosłego, która wciąż reaguje i czuje jak dziecko. Tak? Tak samo dzieci, my również po spełnieniu naszych podstawowych potrzeb życiowych, żywieniowych i fizjologicznych pragniemy być zauważeni w grupie i zaakceptowani. Te potrzeby nie zawsze zostały zaspokojone w naszym dzieciństwie. Tak? I tutaj jeszcze jedno zdanie, twoje wewnętrzne dziecko pamięta wszystko. Tak? Pamięta wszystko z dzieciństwa. Powiedz nam troszkę więcej na ten temat. Na temat właśnie tego wewnętrznego. Chcę opierać się o poziomie świadomości Hawkinsa. Mhm. I nasze wewnętrzne dziecko, nasze poczucie własnej wartości mogło być obniżone, jeżeli byliśmy na przykład zawstydzani. Zawstydzanie, upokarzanie bardzo, najbardziej obniża poczucie naszej wartości. Krytyka też, prawda? Tak, tak, tak. Z tym, że idąc według doktora Hawkinsa, najniżej jest to właśnie zawstydzanie. I teraz, to co się wydarzyło w dzieciństwie, no to już było, tak? Tego już zmienić nie możemy jako faktów. Możemy zmienić podejście do tego i o tym piszę w książce, tam są ćwiczenia. A teraz, żeby popracować z poczuciem własnej wartości, potrzebujemy najpierw przestać upokarzać samych siebie. Czyli to, co sobie mówimy, Boże, jaka głupia Sonia, Boże, jaki wstyd,
ty nie myślisz, bo jakiś doktor na humanistycznie, to nie myślisz, live'a załączyć? Jak ty w ogóle się tu ubrałeś? Co ty w ogóle tu wybrałeś, tak? Jak ty mogłeś tak powiedzieć? Jaką gafę strzelić? Ten dialog wewnętrzny, który jest upokarzaniem przez siebie, samego siebie, jest najmocniej obniżającym nasze poczucie własnej wartości. Okay. I teraz... Wina. I to tak można iść od dołu, tak? Mów, opowiadaj nam, dlatego że słuchajcie, powiedzcie, czy się tutaj z tym utożsamiacie, powiedzcie, czy faktycznie, dajcie znać i nie bójcie się tego, czy mówicie sobie tak, ale jestem głupia, Boże, jaka jestem głupia, że ja o tym w ogóle nie pomyślałam. Czy mówicie tak sobie? Dajcie nam znać. I tu nie ma co się wstydzić. Tylko przez to my dojdziemy do tego, prawda? Tutaj dzięki na przykład temu live'owi, temu, co mówi teraz Sonia, dojdziecie sobie do tego, kurczę, ja faktycznie tak sobie mówię. Nie? Jezu, ja nie mogę tak mówić. Czemu ja tak mówię? Skąd mi się to w ogóle wzięło? No ale wiecie, jak to jest. My naprawdę czasem uważamy, że jesteśmy głupie czy głupi. Więc ja na przykład, kiedy chciałam wyeliminować tę gadkę, wiecie, Boże, jaka jestem głupia, no jaka jestem głupia, to zaczęłam mówić, Boże, jaka jestem gwiazda. To było na długo, zanim zaczęłam prowadzić live'y. Jaka jestem gwiazda, można brawo ja. No bo trudno być czasem dumnym z tego, co się nawyrabiało i potrzebujemy to zwerbalizować, więc wystarczy przez ironię obrócić i powiedzieć, nie no, brawo ja, po prostu genialne, no po prostu brawo, tak, mistrz, gwiazda. Już nie ma tego elementu zawstydzania, upokarzania samego siebie. A powiedz mi na przykład właśnie tak jak jest, jeżeli chodzi też o krytykę, bo tutaj ja spotykam się z tym bardzo często, że my boimy się, bo to jest powiązane z tym nawet chociażby w biznesie, czy w pracy, że ktoś nas, znaczy może inaczej, my przez to, że byliśmy krytykowani w dzieciństwie, to my odbieramy, jeżeli ktoś nam powie nie, odmówi nam na przykład czegoś, to ja osobiście uważam, że to nie jest takie bezpośrednie do mnie nie, tylko może ta osoba na przykład wcale nie chce teraz w tym momencie z tego skorzystać, a bardzo dużo ludzi odbiera to, że o Boże, jest beznadziejne, to co ja mam beznadziejne jest, nie wiem, ta moja sługa, ten mój produkt i tak dalej, że on jest po prostu na pewno beznadziejny, o Boże, i że ja po prostu muszę to przerobić jeszcze chyba 10 razy, bo nikt tego ode mnie nie kupi. Czyli to jest to, przypuszczam, że, znaczy jestem pewna, że byliśmy krytykowani po prostu w dzieciństwie przez, nie wiem, społeczeństwo, rodziców, może też w szkole, prawda? Tak. I to też, wiecie, mi pomogło znoszenie tej krytyki, uwag kierowanych w moją stronę, albo że komuś się coś nie podoba. Ja pamiętam, jak na obronie pracy doktorskiej jeden z recenzentów powiedział, że dlaczego te tabele są w środku, one miały być na końcu, a drugi, bardzo dobrze, że tabele są na końcu i nie zostały umieszczone w środku. I to było dla mnie takie wow, czyli po pierwsze ludzie różnie odbierają to, co my robimy i to, jacy jesteśmy, a po drugie dajmy im prawo. Jeśli my chcemy być wolni, no to ktoś też jest wolny, żeby skrytykować. Poza tym to, co mówisz fantastycznie na swoich szkoleniach, Marto, jeżeli my będziemy krytykować innych, to nam będzie wracać. Tak. Jeżeli my cały czas będziemy myśleć, nawet bo to jest myśl, jest tak na tym samym poziomie, tak? Boże, a ta co się ubrała, a co jest włos tak ciągle poprawia, Jezu, no i tak. Znowu coś się... Boże, a co ma takie czerwone, coś malować się nie umie? Jeżeli pójdziemy cały czas w taką krytykę, to ja na to mówię, to jest niesamowite. Jakbyśmy byli tym oblepieni, już opowiem o tych spróbach samobójczych, już sobie zapisałam, czytam wasze komentarze, tylko staram się tutaj zachować ciągłość. Tak, tak. Jesteśmy jakby tym oblepieni, jakby wysyłamy, mam taką energię do świata, krytyka. I jakby idziemy z takim krytyka na czole, wszystkich krytykujemy i oceniamy, i to nam wraca, i oni nas też oceniają. Dostajemy to samo. To jest bardzo słuszne, co powiedzieliście, bo dr Hawkins podkreśla, że właśnie one są skutkiem poniżania i zawstydzania. Poziom wstydu jest niebezpiecznie bliski śmierci, która może zostać świadomie wybrana jako samobójstwo. Naprawdę tutaj nie ma żartów. Ja oprócz tego, wiecie, że też jestem bardzo zaangażowana w edukację i w szkołę. Bardzo ważnym jest, aby nauczyciele zrozumieli też, że poniżając jakby uczniów, co szkodzą, ale szkodzą też sobie, ale to jest jakby inny temat. I ważne, abyśmy my zaczęli od siebie. Jestem dla siebie dobry, przestaję się zawstydzać, krytykować,
piętnować, bo znowu coś nie zrobiłam, bo znowu się z czymś spóźniłam. No i taka jestem. I jak się zaakceptuję, to mogę myśleć dopiero o zmianie. Czyli właśnie zaczynamy w takich sytuacjach. Sonia, od czego zaczynamy? Od czego po prostu zaczynamy w ogóle tą całą pracę tutaj nad sobą, jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, że czujemy się, że to nasze poczucie wartości, po prostu my jesteśmy tutaj już prawie pod tym stołem, tak? Bo boimy się coś odezwać, prawda? Boimy się mieć swoje zdanie. Rozumiem, czyli odpowiedź jest w książce Zaakceptuj siebie. Ta książka jest bardzo fajna. Audiobooka, to wiedzą, jak im się później lata lekko przez tworzach. Jeżeli bierzecie cały pakiet, to my wysyłamy na cały świat. Słuchasz tego? Czytasz takie treści i one ci wchodzą i odpuszczasz. Pierwsze co to jest odpuszczenie, również sobie. Albo jeszcze nie zarabia. Dalej, żeby się też przestać porównywać. To nie jest takie proste, ja tam dla was jakieś takie bonuski przygotowałam, ale później powiem, ja już chcę się wygadać, ja już chcę wszystko powiedzieć. Cicho nam! Zostańcie z nami do końca. Ja na przykład, zobaczcie, taka jestem. Jestem niecierpliwa, chciałabym wszystko już i jestem bardzo entuzjastyczna, tak? I najprawdopodobniej taka umrę, jakby, rozumiecie, dlaczego teraz, a ktoś jest spokojny, cichy, wszystkim się przejmuje i martwi, jakby najpierw zaakceptować siebie, że okej, to ja taka jestem, poczytam sobie testy psychologiczne, pójdę sobie na kurs, jeden, drugi, może tam, gdzie was zaprosimy pod koniec tego live'u. Zajmę się sobą najpierw, ja się zajmę sobą. Pierwsze, przestaję siebie samego poniżać, krytykować, zawstydzać. Od tego zaczynamy. Czyli przestajemy mówić, że jestem głupia, jestem taka, czy jestem, nie wiem, taki i owaki, po prostu jestem ok, akceptuję. Ja to zawsze mówię, że trzeba po prostu mówić sobie te komplementy. My sami wypełniamy tą pustkę. Nie czekamy, aż nam powie nasz partner, albo partnerka, albo mama, że jesteś super, super, to zrobiłeś samemu. My sobie po prostu to musimy wszystko mówić. Wiecie, co odkryłam dzięki wam, bo jesteście cudowni tutaj. No, Marta to przyciągnęła taki. Po ostatnim naszym live'ie, tak? Który tak wam się podobał? I dla mnie był trudny, bo ja wchodzę w nową społeczność, której w ogóle nie znam. Wiecie, to, tak to ja mam wokół moich ludzi, to my się znamy tyle lat. I wy tak cudownie mnie przyjęliście. I zobaczcie, ja wiem to wszystko, napisałam tę książkę, prowadzę szkolenia i tak dalej. A mimo wszystko, mąż tutaj przyszedł, a ja mówię, mężu, pochwal mnie, proszę, pogratuluj mi, tak? Rozumiecie? Ta dziecięca, ta ze szkoły potrzeba, że z zewnątrz musicie autorytet pochwalić. Ja mówię, no gratuluję, coś tam. Na drugi dzień, bo audiobooki szły jak woda i wypisaliście, jak wam się podoba. To ja znowu, mężu, pogratuluj mi, wiesz, naprawdę, to się wszystkim tak podoba. I on w końcu mi mówi, ale weź ty sobie jesteś sama, pogratuluję. Wiecie, no dzień się toczy, robota jest do zrobienia, a ja ciągle za nim chodzę i taka cała szczęśliwa, dzięki wam, nie? Pogratuluj mi, proszę cię, pogratuluj, nie? I wiecie, co zrobiłam? Wzięłam zeszyt, tak jak Marta zawsze poleca, w zeszytach pracuj, tak? I napisałam sobie, Sonia, gratuluję ci, jesteś świetna, słuchajcie, sama do siebie, ja mówię, co ja będę wisić, rozumiecie, wisić, więc jakby chciałam wam też to powiedzieć, że ja też cały czas pracuję nad sobą i łapię się na takich już nawykach, tak, żeby ktoś z zewnątrz przyszła, nagroda, premia, pochwała, sami sobie to możemy dać. I napisałam sobie to, świetna, no brawo, ten live u Marty, tak ci ładnie poszedł. Ale to jest właśnie to, my musimy sami, bo ludzie właśnie oczekują tego od innych i tutaj przeważnie jest to rozczarowanie, że o, on mi nie mówi tego komplementu, ona tam tego nie zauważa, co ja tam zrobiłem, prawda? Jestem taki wspaniały, czy jestem taka wspaniała. A my musimy, kiedy my będziemy sobie mówić te wszystkie komplementy, bo to od tego trzeba zacząć, prawda? To wtedy ludzie, kiedy ty zaczniesz się czuć jak ta osoba, jestem super, jestem świetna, jestem mądra, super mi to wychodzi, tak? Daję sobie świetnie rady, jestem kobietą sukcesu, jestem facet sukcesu, świetnie mi idzie w moim biznesie, tak? Ty zaczynasz to chłonąć, po prostu przechodzi całe twoje ciało tym i budzisz się pewnego dnia i mówisz, kurde, ja naprawdę jestem zajebista, jestem zajebisty i wtedy nikt, żadna krytyka ciebie po prostu już nie dotknie. To jest pierwsza rzecz, a nawet jeżeli ktoś się tam skrytykuje, to powiesz, dobra, to jest twoje zdanie, ale ja wiem o sobie, że jestem super. I to nie jest bycie, słuchajcie, narcyzem, czy bycie jakimś, no narcyzem powiedziałabym, tylko to robimy dla siebie, dla swojego zdrowia psychicznego, dla swojej głowy, dla siebie, dla po prostu
naprawdę dla własnej, jak to nazwać, no, słowa mi zabrakło. W każdym razie robimy to po prostu dla siebie, żebyśmy czuli się lepiej, tak? Żebyśmy siebie zaakceptowali i nie czuli, że my jesteśmy atakowani, że ktoś nas atakuje, bo nam coś tam powiedział. On wcale nie chciał być może nas skrytykować, a my to odebraliśmy, bo nie jest tak, Sonia, często, że jak mamy niskie poczucie wartości, to jak ktoś nam coś powie, to myślimy, że on już nas atakuje. A on wcale nie chce tego... Podaję, tak, to jest świetne, co mówisz. Podaję zawsze taki przykład. Jak mamy skórę, to jest moja skóra, mamy skórę i jesteśmy wdzięczni, że mamy skórę, to jest cudne. Wiecie, że nie zawsze jest zdrowa, różnie bywa, nie? Więc okej, jak mamy skórę i ona jest zdrowa i posypiesz cukier, no to możesz sobie strzepać. Posypiesz sól, no to też strzepiesz, żeby tam, no, idziesz dalej, nawet nie zauważysz. Ale jak na tej skórze jest rana, a stąd się bierze niskie poczucie wartości. Ale super porównanie. Jak ktoś posypie solą na ranę, boli bardzo. I co gorsza, słuchajcie, że nawet jak mamy ranę otwartą, jakiekolwiek obce ciało, nawet cukier będzie bolał, nawet te komplementy nie cieszą i odbieramy jej, nie tak, na pewno tak mówi, bo coś chce, tak, ciekawe, tak powiedziała, a wcale na pewno tak. Nawet to boli nas, ten cukier, bo jest rana. Tak. I dlatego, żeby było zdrowe poczucie własnej wartości, potrzebujemy pracować nad tymi naszymi rankami, zaleczyć je naszą miłością, akceptacją, tak, zrozumieniem, wybaczeniem i tak dalej. To ten cukier i ta sól na te ranki tak obrazowo pokazuje, o co tutaj chodzi. Super, nie? Tak. No. Bo my musimy po prostu, czyli cokolwiek by ktoś nie powiedział, to będzie nas tutaj bolało, bo to jest cukier czy sól. A kiedy my sobie to po prostu zagoimy, smarujemy, dbamy o to, prawda? Czyli zaleczamy tutaj te rany. Wtedy nagle wszystko pięknie się goi i jest skóra zagojona, posypiemy solą, cukrem i nic się nie dzieje, już nic nie boli. Czyli ktoś nas, nawet nam rzuci jakiś tekst niby niemiły, ale nas już to nie dotyka, bo my mamy wszystko tutaj wyleczone. Nawet zobaczcie, jako językoznawca, nawet mówimy tak, i w angielskim, i we francuskim, i w polskim, to mnie dotknęło. Wiecie, że jak mamy ranę, to cokolwiek, czy oparzoną skórę, czy tak, każdy dotyk, każda zmiana temperatury, wszystko boli. I nawet tak mówimy, że to mnie dotknęło. Ja czuję się dotknięty. Więc w tej pracy nad sobą, kiedy coś mnie zasmuci, coś mnie dotknie, to dla mnie to jest ranka. Ja się nią zajmę. Tak. I tutaj pisaliście, żeby pokochać chorobę, potraktować ją jako informację. Pokochać ja, to ja nie wiem, no, to jest wyższy level, ja jeszcze go nie osiągnęłam, akurat jestem teraz zdrowa, ale tak wiecie, potraktować, co ty mi chorobo przychodzisz powiedzieć, o co tutaj chodzi i w tę stronę, tak, też z taką miłością do siebie, do ciała. A tutaj, bo chcę, zanim zniknie mi ten, to pytanie tutaj, Grzegorz pyta, a co z ciągłym porównywaniem przez rodziców do innych dzieci, typu czemu nie jesteś tak dobry w nauce jak on? Rodzice tak robią, szczególnie pokolenie roczniki 50, roczniki 60, ponieważ tak kiedyś motywowano dzieci. Oni tak, całe pokolenia tak robiły, bo myślały, że wtedy to dziecko się podciągnie. Rozumiecie? Więc jakby każda mama i każdy tato chce dobrze, różnie wychodzi. Ja też jestem rodzicem, o, zapytajcie moje dzieci, to by wam opowiedziały. Ja też popełniłam takie rodzicielskie różne nieumiejętne ruchy. Nie, no nie porównujemy, ale też siebie. Siebie nie porównujemy też do innych, bo nie mamy wszystkich informacji. Natomiast jest jeszcze zazdrość. Tak. Właśnie, dlaczego my ja nie, od razu mówię, ja nie mówię my, ale dlaczego ludzie zazdroszczą innym? Skąd ta zazdrość się po prostu bierze? I tu chodzi właśnie o pieniądze na przykład, o związki, że mają lepsze życie, że im się lepiej powodzi. Skąd ta, czy właśnie, no zazdrość, tak? Kobiety czy mężczyźni, o kurczę, ona to ma fajnego faceta, ja to nigdy nie będę mieć, a ona to taka jest, kurczę, wredna i tak jej się udało. Skąd to po prostu znowu się bierze? Co to jest ta zazdrość? Powiedziałabym po Hawkinsowemu, że to są niskie wibracje, ale to jest też niewiara w siebie, że ja, po pierwsze skupianie się na kimś, a nie na sobie, tak, bierze się z poczucia niskiej wartości i szkodzi, tak? To chyba się zgadzamy, że zazdrość nie prowadzi do wzrostu, zniszczy związek, zniszczy relacje, nie sprawi, że będzie nam lepiej w życiu, wręcz odwrotnie.
I teraz nie wiem, czy Was interesuje jakiś myk, jak sobie z tym poradzić, jak taka zazdrosna myśl nam wejdzie. Tak. Oczywiście mów! Zamienić ją w podziw. Zamienić ją w wow. Czyli widzisz, że ktoś, Francuzi fajnie mówią, vous devenez ce qui vous admirez, czyli stajecie się tymi, tym, co podziwiacie, kogo podziwiacie. Tak. I teraz nie odmawiaj sobie sprawczości, naprawdę daj sobie spokojnie, czeka cię jeszcze wiele cudownych lat i fantastycznych niespodzianek w życiu. Zamień to na podziw. Ja nawet to praktykowałam, zanim doszłam do tego poziomu akceptacji ludzi, kochania ludzi i świata. To jak na przykład wcześniej uważałam, że wszyscy są durni, w ogóle takie idiotki, idioci, nie? I wiedziałam, okej, okay, jak już się dowiedziałam, że nie mogę tak robić, bo to mi szkodzi, alergie i tak dalej, to mówię, no dobrze, ja naprawdę jestem pełna podziwu. Co ten człowiek ma w głowie, żeby tak mówić? Albo jestem pełna podziwu, jak ścieżki, na przykład czasem politycy, którzy nam tam nie leżą, ja już, oni już mnie nie denerwują, zresztą co to da, żebym się denerwowała, tak? Mogę coś tam podziałać, no ale samo denerwowanie się, ja zawsze mówię, jak to musiały te ścieżki życiowe potoczyć się tego człowieka? Jakich on doświadczeń musiał, jakie musiał go spotkać? Żeby takie rzeczy opowiadać, albo żeby mieć taki świadom, takie wiecie, nawet takie wow, dlatego jak ja bardzo nie rozumiem, dlaczego ktoś tak uważa. Czyli w podziw, wprowadzasz się w ciągły stan zachwytu, nawet na tym, że ale serio, można tak zrobić? Nie no, naprawdę wow, tak? Ale też, jak obserwujecie Martę, no to trener, tak, personalny, zresztą moja imieniczka, no to ja pierwsze co to, oh, wow, no przecież to jest genialne, zrozumiałam Marta też. No ja myślę, że to jest, zamiast ja się teraz mam biczować, że wiecie, ja mam takie zrywy, nie? Robię przysiady do kawy, no to tam już mam za... Słuchajcie, zawsze jak się kawa robi, to ja robię przysiady i to już tak, wiecie, sobie wyrobiłam, nie? Boję się, że kiedyś na konferencji mi się uruchomi, ale dobra, nie? Ale często mam takie zrywy, tak? Że tam, wiecie, dwa tygodnie zumbuję, a to się zupełnie nic. I teraz mogłabym upokarzać się, zawstydzać się, być na siebie zło. Mogłabym, tylko wiem, że to się przełoży na pogorszenie mojego zdrowia, mniejsze zarobki. Po co mi to w ogóle, tak? Więc wchodzę w takie wow. I najpierw tylko Marta taki szczery podziw, tak? Wow. I on powoli w nas kiełkuje. To takie ziarenko podziwu, które wrzucamy. Wow. I dzisiaj dostałam namiary na fantastycznych trenerów i oni są. I ty wiedziałam, tak. I ten element sobie wyeliminowałam przez podziw, gdzie na początku Marta naprawdę mówię, ale gdzie ja będę, ja w ogóle... Tylko zasiej to ziarenko podziwu. Mhm. I ta zasiej odpłynie. Mhm. Wiesz co, ja też sobie tak myślę, że właśnie kiedy my pokochamy siebie, czyli kiedy wypełnimy tą pustkę tutaj, czyli kiedy my, jak ja to mówię, napełnimy się miłością, napakujemy się tymi komplementami, bo to polega na tym, żeby sobie mówić miłe rzeczy samemu, wtedy to poczucie wartości wzrasta, my po prostu z tego takiego tutaj malutkiego kwiatuszka biednego nagle, poprzez codzienne dawanie sobie komplementów, my nagle zakwitamy, tak? Czujemy się fantastycznie. I kiedy my czujemy się fantastycznie, my nie krytykujemy innych i my nie jesteśmy o nich zazdrośni. Ja nie jestem zazdrosna, ja podziwiam właśnie. To moje mentorki, że są takie wspaniałe, takie mądre, takie piękne, ale nie tylko mówię, prawda? Ogólnie podziwiam po prostu inne, na przykład piękne kobiety. Wow, jak ona pięknie wygląda, ale piękna sukienka. A gdybym ja się czuła sama źle ze sobą, Boże, jaka jestem gruba i w ogóle beznadziejna, Jezu, nikt mi nie będzie, a ta to się dopiero zrobiła, się wymalowała, nie wiadomo gdzie, gdzie ona się maluje, jak i tak w domach trzeba siedzieć, tak? Czyli jeżeli my tutaj jesteśmy puści, nie jesteśmy wypełnieni miłością do siebie, nie komplementujemy się, będziemy zazdrośni, będziemy innych krytykować, a to nie o to chodzi. Po prostu dlatego dajcie sobie to sami, kiedy tu się wypełnicie, pewnego dnia obudzicie się, ja naprawdę czuję się super, czuję się super sama ze sobą, jestem ładna, jestem mądra, że tak samo mężczyźni mogą do siebie mówić, po prostu zupełnie inaczej będziecie się czuć i zauważycie, że nie ma już tej krytyki innych osób i już nie jesteście w ogóle o nich zazdrości. Dlaczego? Zazdrości dlaczego?
bo wy wierzycie, że wy również możecie mieć to samo. Też możecie ładnie wyglądać, też możecie mieć taką figurę, prawda? Tutaj możemy mówić o biznesach, czy też o pieniądzach, jak ktoś jest zazdrosny, a ten tyle zarabia, sąsiad tyle zarabia, skąd on tyle ma, tak? A jeżeli wierzysz w siebie, zaczynasz pracować nad sobą, nad swoim tutaj umysłem, nad swoim mindset, tak? Odblokowujesz się na wszystko, to pewnego dnia znowu budzisz się, mówisz, kurczę, ja też to mogę. Fantastycznie. Ten facet, który ma to, na pewno świetnie po prostu też pracował nad sobą. Gratulacje dla niego. Ja też mogę. A jak jesteś zazdrosny, to znaczy, że nie wierzysz, że ty też możesz. A możesz. Sonia. Ja rozglądam się za słuchawkami, ale przyznam wam, że w tej ferworze akcji po prostu nie wiem, gdzie są teraz. Ale to chyba dobrze mi się wydaje, że słychać tutaj. Idę dalej. Bo piszecie, że nie słychać mnie za dobrze. Czekajcie, zrobimy próbę? W ogóle co jest ważne dla poczucia własnej wartości? Działaj! Zrobimy próbę, uda się, nie uda się, przeżyjemy. Czesi mają fajne powiedzenie, jeżeli coś nie jest sprawą życia i śmierci, to gówna nie sprawa. Przepraszam za wszystkie słowa, ale oni też mają gówno w swoim powiedzeniu. Więc czekajcie. O, dajcie teraz znać. Lepiej. O, dajcie znać, dobrze. O, ja słyszę Martę lepiej. Biorę. Ja sobie tu biorę, a tutaj, o proszę, Joasia, fajnie, bo tutaj widzę teraz komentarze. Joasia pisze, ja nie jestem zazdrosna, tylko od razu zaczynam rywalizować. Ale czy to, to jest dobre? Jak przegrywasz, powiedz Monika. Joasia. A przepraszam, bo mi tutaj przesunęło się, przepraszam. Bo jeżeli rywalizujemy, to potrzebujemy wiedzieć, że albo wygramy, albo przegramy, prawda? Dajcie lepiej. O, Asia napisała, że lepiej. Dobra, okej, dzięki. Dziękuję wam. Zobaczcie, jesteście fantastycznie. Jesteście, no. Jak mówicie, co chcecie, Marta. Genialni, są genialni. Dobra, to mogę też dalej sobie tak siąść, bo tak wszyscy wszystkie zmarszczki widzi. A w ogóle. Tutaj dobra, słuchajcie, ja czytam wasze komentarze. Jesteśmy obecni, tylko czytam komentarze, pokazuję mi się. O, Joanna, zobacz, pisze, że wtedy jest tragedia. Właśnie. Wtedy się spalasz. Jest taka nawet w biznesie, prawda? Strategia błękitnego oceanu. Blue Ocean Strategy. Nie ma konkurencji. To, co Marta też uczy nas. Nie ma konkurencji. Jesteś jedyny, niepowtarzalny. W ogóle nie patrz na konkurencję. Ty dawaj, rób, rozwijaj się. Jakie zmarszczki, no nie? Wierzysz, realizujesz swoją pasję. Kochasz to, co robisz. Wierzysz w swój biznes, swoją usługę, swój produkt. Wierzysz w to, co robisz, tak? To właśnie tego tłumaczę na szkoleniach. Asia jest na moich szkoleniach. To nie ma dla ciebie konkurencji, bo wierzysz również w siebie, że jesteś jedyna, niezastąpiona, fantastyczna. I tu na przykład Basia pisze, wpadłam na to, ale myślałam, że to jest próżność. Nie, bo zobacz, wtedy będziesz cały czas przez życie szła tak, będziesz czuła się jak ofiara. Jeżeli ty nie wypełnisz tutaj siebie, tej pustki, będziesz się czuła tak, że wszyscy cię atakują cały czas. A tak nie jest, próżność. Dlatego trzeba. Zobaczcie, a czym jest próżność? To znaczy, że nie ma nic w środku. A jak w środku masz miłość i akceptację, nie masz nawet jak być próżnym, bo jesteś wypełniony tym. Ja chciałam jeszcze zwrócić uwagę, bo tak dzisiaj jestem w tych badaniach doktora Hawkinsa na pogardę, że warto zwrócić uwagę, czy przypadkiem czasem nie przechodzi nam jakaś pogardliwa myśl przez głowę, bo one bardzo też obniżają zdrowe poczucie własnej wartości, bo to jest tak jakby dwie strony medalu, tak? Tutaj jest nasze zaniżenie sobie, a tutaj jest wywyższanie się nad innymi z pogardą. I tak naprawdę to jest to samo, to jest cały czas w niskich wibracjach. Tak, to są te właśnie najniższe wibracje. Słuchajcie, miłość. Miłość jest jedną z najwyższych, chyba najwyższą. Tak, nie wiem. Tak. Jest jeszcze radość, pokój, oświecenie. Natomiast tutaj napisała Ewa, że smutno mi, że mi idzie gorzej, czy się porównujesz. Tak. Wejdź w podziw, że komuś idzie tak wow, ja też chcę, żeby mi tak szło i tak się rozmasz. Czyli tutaj nie wiem, kto to powiedział, ale kochani, słuchajcie, naprawdę z ręką na sercu, jeżeli ktoś jeszcze ma takie problemy, jeżeli tak jak tutaj, przepraszam, nie pamiętam imienia, tak? Czy to było, nie pamiętam imienia, kto to teraz mówił, o kogo czytałaś. Jeżeli nie masz jeszcze tej książki, ktokolwiek z nas nie ma tej książki, to naprawdę kupcie sobie. Tutaj w grupie w tematach jest, dokładnie zrobiłam taki temat, gdzie można kupić tą książkę. Wy to sobie zobaczycie, może tutaj wrzucimy jeszcze w linku. I słuchajcie, po prostu przerobić ją trzeba trzy razy albo nawet i więcej niż
niż 3 razy i naprawdę ona Wam pomoże, bo tutaj Sonia tłumaczy, jak wypełnić tą pustkę, co tam się dzieje, skąd to się po prostu bierze i my siebie komplementujemy, my siebie nie porównujemy. Jak tutaj jest Kasia, moja moderatorka, proszę kochana, jak możesz wrzucić tutaj link do tej książki. Będzie to link, Magda, zaraz wrzucimy. Tam gdzieś znajdziesz, dobrze? To było super. Wojtek tutaj pisze tak, Kasia czy Beatka, bo są, przepraszam, dwie. Wojtek pisze tak, super dziewczyny, warto było na Was czekać, może jakieś cykliczne wspólne live. Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł i myślę, że no, mamy taki zamysł. Oczywiście robimy to też no, stopniowo, jak będziemy mieć na pewno chwilę następnym razem, to też zrobimy być może w przyszłym miesiącu, bo ostatni live był, nie wiem, pewnie 3 tygodnie temu, być może, prawda? Tak, 18 marca, nie? Jakoś tak? Aha, no to praktycznie, kurczę, miesiąc już będzie? Chyba tak. No tak, ale tyle książek, słuchajcie, zamówiliście, że Sonia chyba 3 tygodnie to wysyłała, prawda? Więc no... Słuchajcie, ale zobaczcie, to jest właśnie to, nie czekaj, aż będziesz bardzo, co Marta nas uczy, tak? Nie czekaj, aż będzie, bo ja oczywiście mogłam powiedzieć, nie, nie na cały świat, my się musimy przygotować, musimy pomyśleć, jak to zrobić, milion problemów, a ja po prostu wzięłam te wszystkie książki, zapakowałam, podpisałam, poszłam na pocztę, ja bym sprawiała, że ja chcę to wysłać. A jak to na cały świat? A to trzeba co? Pani mi wszystko opowiedziała, wróciłam do domu, zrobiłam tak, jak pani kazała, poszłam, był inny pan, powiedział mi co innego. Ja mówię, Sonia, oddychanie, wróciłam znowu i wiecie, ja wiem, że to długo trwało i się umordowaliśmy tam ze spąci, Ania mówi, jak to live u pani Marty Manterys? Myśmy dopiero pozamiatali, ale działasz, kochasz tych ludzi. I to ci wróci i jakby ja nie czuję, że ja się przepracowałam, bo to było dla was. Ja to uwielbiam, tak? Dlatego ja też bardzo się cieszę, że tu jest, że robimy te live, bo tak jak mówię, mimo że grupa nazywa się Pokochaj Pieniądze, to jest to wszystko ze sobą połączone, bo bardzo dużo ludzi mówi, ale ja nie zasługuję i nie wierzycie w ogóle, że jest to możliwe, że wy możecie mieć te pieniądze i to lepsze życie. Więc jak mamy nie robić live'a z Sonią, żeby wam mówić, zaakceptuj siebie, a otworzy wam się po prostu wszystko, słuchajcie. Tutaj jeszcze powiem, że Małgosia pisze tak, a ja zamiast podziwiać piękną figurę innych, zaakceptowałam swoją i od tamtej pory naprawdę czuję się piękniejsza. Otóż to, czyli dalej. I zapewniam Cię, że są tysiące ludzi, którzy uważają, że właśnie Twoja figura jest absolutnie przepiękna, bo gusta naprawdę, są jakieś trendy, ale wiecie, że o gustach się nie dyskutuje. Tak, wysyłamy na cały świat, za mną jest mapa, słuchajcie, tylko weźcie cały pakiet, dobrze? Na cały świat, czyli audiobook do słuchania, e-book na komórkę, i czy na Kindle, co tam macie, i papier. Dobrze, tutaj piszą, że nie jestem zazdrosna, lubię jak wszystko ludziom wychodzi, tacy ludzie są szczęśliwi, super się z nimi spędza czas. Konkurencja jest potrzebna, by nie siadać na laurach. Ale ja wiem, ja nie myślę w ogóle, jakbyś to powiedziała, bo ja myślę, że ta konkurencja, ja w ogóle nie myślę o konkurencji. Kiedy ja jestem na swoim podwórku i robię to, co ja kocham, to ja nie myślę o innych, ja myślę o tym, co ja mogę ludziom dać od siebie. Nie myślę o żadnej konkurencji. Skąd w ogóle ten pomysł, prawda? Może potrzebujesz takiego bodźca z zewnątrz, nie? Bo patrzysz, że konkurencja coś lepszego wymyśliła i wtedy, a dobra, to ja też sobie też zrobimy. Wiecie, jest też coś takiego, że my jesteśmy na takim podwórku, jest nam wygodnie i nagle widzimy, że konkurencja zrobiła coś wow, wow, wow. Dobra, zbieramy się, nie pomyśleliśmy o tym, ale faktycznie można ulepszyć, można wysłać książki na cały świat, nie? Więc jeśli tylko ta konkurencja działa tak mobilizująco, że a patrz, podziw, ty patrz jakie fajne zrobili, zróbmy też tak my, to jest okej, prawda? Tutaj Joasia pisze, Martusiu, kochana, ja na tym bardzo mocno pracuję, ale to jest stała ciężka praca, czyli pewnie tu chodzi o miłość do siebie i ta rywalizacja i tak dalej. Bo Sonia, prawda, no to wymaga wszystko czasu. To nie jest tak, że to się stanie w 5 minut. Jeżeli po prostu w dzieciństwie no, byliśmy krytykowani i tak dalej, w szkole jeszcze nas wytykali palcami i tak dalej, i my jako dorośli ludzie dochodzimy pewnie po 20 albo 30 w ogóle dochodzimy, o co chodzi, skąd to się nam wzięło. To wszystko wymaga po prostu czasu, my tam musimy się dokopać, żeby to przerobić, więc... Ale jak nie zaczniemy, ten czas i tak upłynie. Ja tak zaczęłam 6 lat temu, bo przeczytałam w książce Canfielda, że możesz żyć tak, jak żyjesz, nic się nie zmieni, spoko, twoje finanse zostaną takie same, albo gorsze, twoje zdrowie zostanie takie samo, albo gorsze. Te 5 lat i tak upłyną. Weź się za siebie, zacznij pracować, bo to wymaga czasu i obudzisz się w innej rzeczywistości. Ja się obudziłam w innej rzeczywistości, a mówię nie.
Wszyscy chcę, żeby o tym wiedzieli. Tak. Bo ja też to cały czas podkreślam, ja myślę, że najczęściej wypowiadanym słowem przeze mną, zdaniem przeze mnie jest, to jest proces. To jest proces i ja to wszędzie mówię, żeby nie było tak, właśnie może nawet tutaj na grupie, kwestia tego porównywania się, że o kurczę, tutaj wrzucają osoby, że o ktoś tu dostał podwyżkę, tutaj znalazł pieniądze, tutaj znowu więcej, a jedni są, ale mi jeszcze nie idzie, ale czemu tak jest? Bo jesteśmy wszyscy, słuchajcie, na różnym poziomie rozwoju osobistego. Jeden już słyszał o prawie przyciągania 5 lat temu, a ktoś może dopiero wejść na grupę, a co to jest, prawda? Więc wiadomo, to będzie wolniejsze, ale my nie możemy, my musimy sobie po prostu, my musimy się poklepać po ramieniu, jest okej. Okay. Jest okej, okay. Jestem tu, gdzie jestem, przynajmniej już zabieram się za siebie, prawda? Już takie jestem. Takie głaski. Berne pisze nawet o głaskach, tak? Że tak, tak się pogłasz po głowie. Mm-hmm. Tak, już tutaj sekundeczka. Także my po prostu musimy, czyli właśnie to wewnętrzne nasze dziecko, Sonia, powiedz nam tutaj. Czyli my musimy do niego mówić, jak robić jakieś ćwiczenia, masz jakiś pomysł? Bo ja mam nawet tak, że jeżeli czasem sobie coś pomyślę, że nie wiem, ktoś, może nie tak, bo nie odbieram tego tak, że ktoś mnie krytykuje, ale jakaś reakcja była dla mnie kogoś, to był taki trigger, czyli coś mnie dotknęło, to ja się zastanawiam, dlaczego ja się teraz tak czuję? Co to, skąd mi się to bierze? Co ja sobie tak naprawdę myślę? Czy to jest prawda? Oczywiście, że to nie jest prawda. I ja dochodzę do tego i mówię, jesteś okej, okay. Jesteś safe, jesteś okej, okay. Wszystko jest okej. Okay. Tak, ja mówienie właśnie... sobie, jestem bezpieczna, jestem bezpieczny. To jest, magia tego stwierdzenia jest niesamowita. Jestem bezpieczna, jestem bezpieczny, jestem bezpieczna, jestem bezpieczny. I wszystko wtedy z innej perspektywy też. Japończycy mówią, że ranek jest dobrym doradcą, tak? Czyli kiedy nas coś dotknie, zasmuci, załamie, jest nam przykro, to idźmy spać, jeśli to tylko możliwe, i rano na nowo pomyśl, już przy słońcu, przy świetle, wrócimy do tematu. Mhm. Konstanta jest z nami, ona ma taki świetny, słuchajcie, trik, ona mnie tego nauczyła, to jest niesamowita dziewczyna z naszego zespołu, że kiedy właśnie coś nas dotknie, tak bardzo zasmuci, a my potrzebujemy albo zająć się dziećmi, albo mężem, albo w ogóle, no coś mamy, no nie możemy teraz siąść i rozkminiać, to wyobrażacie sobie skrzynię w pokoju i że tam wkładacie do tej skrzyni, tak też przed snem można robić, wkładacie ta i zamykacie. Robiła ze mną to ćwiczenie, jak byliśmy w Szwajcarii na Uniwersytecie w Neuchâtel. Ja tam występowałam, Konstancja miała też swój poster naukowy i wtedy mi robiła też to ćwiczenie, i bo ja oczywiście się przejmowałam, jak to będzie, nie, na drugi dzień. Bardzo się stresowałam, martwiłam, to mnie dotknęło, tego się bałam. Wyobrażasz, zamykasz oczy, wyobrażasz sobie pokój, bardzo dokładnie, na wyobraźni, to jest, tak, też temat. Mhm. Na wyobraźni, że jest skrzynia, dokładnie sobie wszystko wyobrażasz, otwierasz ją i wkładasz starannie tam te problemy, wszystkie te rozkminy, zamykasz i że otworzę sobie jutro. Dajcie znać, czy dobrze słychać. Tak, ja chcę powiedzieć o bonusach, ja już chcę powiedzieć. Już będziemy... Ale czekajcie do końca, Marta nas tu... Już będziemy przechodzić, słuchajcie, do tego, tutaj do Twoich bonusów, do tego, co tutaj dla nas przygotowałaś. Tutaj Hania pisze, szkoda, że są coraz rzadziej live i brakuje mi ich. Kochana Hania, ja nie wiem, czy jak długo jesteś w grupie, ale w grupie tutaj znajduje się 51 live'ów. Jeszcze są Ewy Domagalskiej, chyba z 3 albo 4, więc live'ów jest bardzo dużo. Ja tutaj dostaję takie informacje, że ludzie nie nadążają za tym, więc jako, że live to przeważnie są koło godziny, to po prostu, żeby wam to dawkować stopniowo, to nie możemy robić po 3 live'y tygodniowo po godzinie, bo nie nadrobicie tego. Także być może jeszcze nawet nie wiesz, że te live'y tam są, tak? W przewodnikach są, jest tutaj dużo słuchajcie, do robienia. Ktoś tutaj mówił, że gdzieś nie dostał tego audiobooka czy coś, czyli jeżeli ktoś tam, czy bonusa nie dostał, czy coś, to po prostu... No, słuchajcie, albo z tymi bonusami, to ja już wam muszę powiedzieć, jak to jest. Te bonusy, o których dzisiaj wam powiemy, one są od dziś do poniedziałku, a potem już nie dosyłamy. Ale że jesteście tacy kochani, to po pierwszym live dosyłamy wszystkim. Napiszcie na kontakt @planetasoni.pl i wam doślemy. Ale słuchajcie, dzisiaj my się organizujemy. To, o czym wam wszystkim powiem, jest dziś, w sobotę, w piątek, w sobotę, w niedzielę, do poniedziałku. Dobra? Dobra, słuchajcie, więc tak, przechodzimy do... Kochana, co tutaj fajnego przygotowałaś? Już sobie patrzę, czy powiedziałam wszystko. Dobrze, czyli Sonia, opowiedz nam, co masz dla nas dobrego, tylko i wyłącznie oczywiście znowu dla grupy Pokochaj Pieniądze. Tego nie ma nigdzie indziej.
Od razu chciałam powiedzieć w sensie, że taki bonusik, jak tutaj dla nas Sonia przygotowuje, to jest tylko i wyłącznie znowu dla Was, kochani, tylko dla naszej grupy, więc powiedz nam, o co chodzi, co masz dla nas, bo wiem, że jest grupa, wiem, że jest jakieś szkolenie, wiem, że coś tam do tego są jakieś te właśnie bonusy, nagrania, ćwiczenia, opowiedz nam o tym, żebym ja się tu nie pogubiła, po kolei. Tak, no ja postaram się prosto, już zespół mi wysłał, ale proszę, nie będzie prosto. Jest szkolenie o poczuciu własnej wartości, 22 metody i techniki do zastosowania od razu. Jak poczuć się lepiej w sobie i jak poczucie własnej wartości wzmocnić. I żeby być jeszcze pewniejszym siebie, ale nie zarozumiałym, pewnym siebie, pewnym swojej zdrowej, właściwej, prawdziwej wartości. I na to mamy szkolenie dla Was i oczywiście bonusy. A słuchajcie, w bonusach jest tak. Takie słuchowisko, które przygotowałam, 6-minutowe, takie na rozkminki, jak to Marta mówi, wyprać ten mózg, tak? Więc takie, przesłuchasz sobie i sobie pomyślisz, kurczę, jest mi lepiej. Fajne to moje życie, faktycznie. To jest to. Nasza Wiktoria przygotowała dla Was tapety na telefon albo na komórkę. Na telefon albo na komórkę. Brawo, Sonia, naprawdę rewelacja. Na tablet. I takie do wydruku też, wiecie, kocham siebie, kocham ludzi, kocham świat, takie grafiki. I ja powiem Wam szczerze, jak w poniedziałek już do poniedziałku wszystkie zamówienia spłyną i będziemy mieć wszystkie Wasze maile, to wyślemy Wam jeszcze taką 30-minutową medytację, bo Wy bardzo lubicie też nie takie tylko rozkminki do słuchania, ale typowe medytacje na poczucie własnej wartości. Aha, bo tam jest ta grupa VIP, tak? Zapomniałam tak, powiedzieć. Tak, ja sobie przygotowałam, bo ja tutaj to wszystko wrzucę, to będzie można sobie kliknąć w link i poczytać, ale tak, czyli powiedz nam, żebyśmy to dobrze sobie zrozumieli. Czy to jest tak, że można sobie kupić, tutaj mam gdzieś napisane, można kupić szkolenie, tak? I ono jest, słuchajcie, 28 kwietnia, ale będzie nagranie Wam też wysłane. Czy jak ktoś się będzie mógł być na żywo, to spokojnie pytanie do Sonia, jak myślisz, EFT, czyli Emotional Freedom Techniques. Wioletta, jeśli tylko pomaga, dlaczego nie? I ja to właśnie tłumaczę na tej grupie VIP, słuchajcie, bo tego jest dużo. Ja mam też taką wiedzę, z którą chcę się dzielić, ale z ludźmi, którzy są na to gotowi. Dlatego stworzyliśmy taką grupę 4 lata temu już, także to nie jest nasza nowinka, to jest grupę VIP, tak ją nazywamy i tam możecie sobie wziąć w promocji dla Was dostęp na 3 miesiące albo na 6, bo tyle czasu też potrzeba, żeby poczuć różnicę w ciele, żeby te zatoki Ci przeszły, kolano przestało boleć. To nie stanie się tak od razu. I tam są tysiące minut do słuchania, do oglądania, bo cały czas dochodzą nowe live'y, a te, które były, szkolenia i medytacje zostają. Więc możecie sobie wybrać w tym linku, który tutaj wkleisz, albo to szkolenie takie jedno, poczucie własnej wartości, na poczucie, 22 techniki do zastosowania od razu, a możecie do tego dobrać 3 miesiące grupy VIP albo 6 miesięcy grupy VIP. Tam są też ćwiczenia, wiecie, na mamę, na tatę, tego rzeczy, których nie ma w książce, to musiałam chyba 10 książek napisać, żeby to wszystko zmieścić. Takie medytacje, po których naprawdę czuć, że puściło, bo ciało daje znaki, tak? Ciało daje znaki, więc ja je robię już też delikatnie, ponieważ robię to od 4 lat, to wiem, jak niektóre, na przykład wczoraj robiliśmy odpuszczanie gniewu, gdzieś tam głęboko ukrytego, to ja wiedziałam, że potrzebuję zrobić delikatnie, bo inaczej naprawdę na drugi dzień ludzie będą siedzieć w toalecie zamiast w pracy, a i tak dostałam sygnały, że no puściło, słuchaj, po prostu moje jelita zareagowały, tak? Więc są 3 albo 6 miesięcy są te dostępy, żeby poczuć. Czyli mamy tak, Soniu, czyli to jest na tej zasadzie, że, bo ja tutaj już rzuciłam link, to jest tak, to jest link do szkolenia, które odbędzie się 28 kwietnia o 19:30, czyli jak uwierzyć w siebie i to jest tutaj o poczuciu wartości, to jest to i można do tego sobie dodatkowo jeszcze wziąć 3 miesiące w grupie Twojej VIP lub 6 miesięcy w Twojej grupie VIP, gdzie tam Ty masz tam macie podkreślane. Tak, i tam jest wszystko opisane i tam mówisz, że jest aż 5 tysięcy, czego 5 tysięcy? Minut filmów i 1000 minut do słuchania. Słuchajcie, tego tam jest tak dużo, że jak tam wejdziesz, to jest jak w Netflixie, no oglądasz wszystko na Netflixie, oglądasz wszystkie programy, wszystkie gazety w kiosku, też nie czytamy, także jest spis treści, sobie spokojnie można wybierać i oglądać kolejno, nie można wejść, pisze Dominika, w link nie można wejść. Słuchajcie, ja dałam tu w komentarzu, ale zaraz jak skończymy live, ja wrzucę post, dobrze?
z opisem i wtedy będzie zaczepiony też tak u góry, to będziecie mogli go zobaczyć. Mi się tutaj pokazuje, bo ja słuchajcie, widzę, że mam cały plakat wejście do strony. Ale link nie działa, to jeszcze raz wkleimy. Ale słuchajcie, bonusy proszę Was, tylko do poniedziałku włącznie, ok? Wszystko siedzi w naszej głowie, pisze po mnie, to mózg steruje ciałem, tak. Wiecie, że jestem bardzo bonusowa, więc będą jeszcze niespodzianki, ale to już nie chcę się wygadywać, bo później otwiera się, pisze Inga. Czasem tak jest, że inna przeglądarka jest, trzeba zmienić. Tak. No widzę, że chyba tutaj ktoś nawet to kopiuje. Dobrze, kochani, czyli robimy tak. Soniu, moja droga, żebyśmy, bo już tutaj jesteśmy też godzinę na tym live'ie, więc tak, ja oczywiście bardzo serdecznie Ci dziękuję za to, że mogliśmy się spotkać, to na pewno nie jest nasz drugi, ostatni Czekaj, live. Jola jeszcze pyta, a jak dostać bonusy? Bonusy są automatycznie przyczepione do wszystkiego, co zamawiacie teraz do poniedziałku, dobra? Czy bierzecie szkolenie na podniesienie poczucia własnej wartości, czy bierzecie szkolenie i 3 miesiące w grupie VIP, pokój umysłu ona się nazywa, bo to co Marta mówi, trzeba się uspokoić, wyciszyć. Tak. Dlatego ta grupa się nazywa Spokój Umysłu, ta VIP. Na 3 albo na 6, więc tam są te po prostu podpięte te bonusy. No. Mm-hmm. Dobrze, czyli tak, słuchajcie, ja i tak zaraz wrzucę ten post, żebyście mogli zobaczyć, bo jak ktoś tutaj w komentarzu może, słuchajcie, tego nie zobaczyć. Więc pamiętajcie, na zakończenie, na pewno się będziemy jeszcze Sonią tutaj widzieć. To na 100%, bo tutaj ktoś nawet mówi, czy możemy robić taki cykl. Myślę, że na pewno zrobimy. Teraz tak, książka Zaakceptuj siebie, jeżeli ktoś tej książki nie ma, polecam koniecznie, koniecznie, naprawdę, słuchajcie, to się przekłada na wszystko. Musimy pokochać siebie, musimy tą pustkę tutaj, tą pustynię tutaj, tą studnię, musimy ją wypełnić miłością, słuchajcie, do siebie i wtedy nasze życie bardzo fajnie zacznie się zmieniać. Także oczywiście nie obwiniajcie się, nie denerwujcie się, że ktoś jest na tym etapie, na tym jeszcze nie idzie, coś mi nie wychodzi. Każdy i robi kroczek po kroczku na tyle, ile może. Więc się nie denerwujcie, że komuś dziś idzie lepiej, a komuś tam idzie gorzej. Nie przejmujcie się. Najważniejsze, grupa jest, są narzędzia, jest książka, też jest link tutaj, słuchajcie, w grupie. I zachęcam do skorzystania właśnie z tego kursu, który będzie robiła teraz Sonia 28 kwietnia i właśnie z tej grupy VIP, gdzie Sonia cały czas robi różne szkolenia, live'y, medytacje, tego jest tam 5 000 000. Co potrzebujecie, jeżeli macie jakąś dolegliwość, to piszecie, potrzebuję medytację na taką dolegliwość. I ja robię, więc jest też taki kontent życzeń, tak. Mhm. Okej, to super. Dobrze, Sonia. Wojtek pisze, wyciszenie, nie zauważyłem. Bo to wyciszenie jest wewnątrz, więc to nie chodzi o to, że trzeba się uspokoić i nagle staniemy się jakąś osobą bardzo niemrawą, tylko właśnie dostaniemy takiej zdrowej, życiowej energii, jak w środek wyciszymy, bo to jest spokój umysłu. Fajnie. Dokładnie. Także Soniu, bardzo Ci dziękuję. Teraz jako, że chciałabym tylko wytłumaczyć, jak będziesz się rozłączać z nami, to żebyś koniecznie ten live zapisała, żeby on nam nie zmigł. Więc dobrze, bo to nie ja się rozłączam, tylko ty się rozłączasz. A to możemy jeszcze zostać. Dobra, nie szacuję. Dobra. Rozłączamy się i działamy. Potrzebuję medytacji na walkę z alkoholem. Oczywiście, Ania. Już zobacz, tylko nie pisz na walkę z alkoholem. Rozumiesz? Bo to jest też zalewanie pustki, zalewanie smutku, ogromnego smutku. I on też tam jest, wiecie, może być tak. To nie będzie tak w Twoim przypadku, ale może być tak, że Pani zachodzi w ciążę, a Pan tej ciąży nie chce. I potem już chce, potem już się wszystko pozmienia, a ten głęboki smutek, który czuje ona, czuje potem dziecko, potem on gdzieś tam się też przewija przez to życie i dopiero przerobienie tej emocji w swoim wnętrzu może pomóc uwolnić się na przykład od tego nałogu, tak? Więc to są takie naprawdę głębokie procesy. Jeżeli potrzebujecie takiej medytacji wzmacniającej, to zrobimy. Takiej jeszcze na grupie VIP nie mamy, to prawda. Mhm. Dobrze. Bonus dla wszystkich, czy tylko dla tych, co kupią teraz książkę? Bonus jest do szkolenia, nie do książki, tak. Do szkolenia, zgadza się? Tak, ale wiecie co? Mój zespół mnie udusi, ja patrzę, co oni tam są. Słuchajcie. To zróbmy jeszcze tak, że dla wszystkich, którzy wezmą książkę, za granicę bierzcie pakiet, nagram medytację jeszcze wspierającą Zaakceptuj siebie, która będzie Wam rozsyłana na maile, jak zakończy się sprzedaż, czyli w poniedziałek się kończy ta bonusowa, we wtorek. Dobra? Czyli teraz popycie. Dobra, czyli to będzie, jeżeli ktoś kupi pakiet, czyli e-book, audiobook i książka papierowa.
Znaczy, słuchajcie, pakiet jest jak za granicą jesteście, nie? Piszcie uważnie te adresy i bierzcie cały pakiet, a jak ktoś jest w Polsce, no bo to kwestia tam nasze logistyczne, to możecie brać tylko książkę i audiobook, tak wam najbardziej polecam też na przykład. I zespół tego nie lubi, bo oni mają później dużo roboty, bo muszą te wszystkie maile wyeksportować od tej daty do tej, za ten produkt i wam wysłać te medytacje. Ale my lubimy, prawda? Więc... Dobrze. Widzę, jestem bonusowa pani. Ktoś tu pyta, gdzie można pisać w sprawie medytacji indywidualnej. Nie wiem, czy takie coś robisz? Tak, to jest ta grupa VIP. Tam jak się jest, to tam jest jeden post, który się nazywa Koncert Życzeń i tam się umieszcza. Raz w miesiącu jest też Q&A. Oprócz wszystkich innych spotkań medytacji, naprawdę tego jest mnóstwo, trudno mi aż opisać. To takie życzenia indywidualne też spełniamy, a ponieważ słuchajcie, nam te problemy się powtarzają, to wtedy ja robię na przykład na uwolnienie się od alkoholu, bo to chcesz być wolny, tak? Zobaczcie, tutaj nie walczę z alkoholem, nie chcę rzucić alkohol, tylko chcę być wolny, to wtedy robię na wolność i inni też korzystają. Mhm. Dobrze, ja tu słuchajcie, staram się, wklejam wam linki, ale ja wrzucę post, nie denerwujcie się, bo to tak to ciężko, słuchajcie, żeby każdemu tutaj... Książka jest końcówka, słuchajcie, ostatnio zostały egzemplarze, ostatnie 250 egzemplarzy zostały. Tak, jak wrzucisz palenie też. Będziesz robiła dodruk? Jeszcze będziesz robiła dodruk? Może czy kiedyś. Okej. Okay. Dobrze. Słuchajcie, moi kochani, bardzo wam dziękuję, że wytrwaliście dzisiaj z nami, że byliście cierpliwi, że poczekaliście te 40 minut, żeby po prostu, żebyśmy się mogły połączyć. Także naprawdę dziękujemy bardzo, dziękujemy, że tu jesteście, że pokazaliście się tak licznie, ponad 300 osób na live. Także naprawdę cieszymy się mimo tego oczekiwania 40 minut, że pojawiliście się i powiem wam, że na koniec bardzo chciałam, to co uwielbiam w tej książce, w ogóle kocham tę książkę, ale chcę wam przeczytać to co uwielbiam na samiutkim końcu macie, słuchajcie, na samym końcu tej książki macie napisane wszystko jest miłością lub wołaniem o miłość. Cudowne po prostu, kocham taka kwintesencja po prostu tego wszystkiego. Także bardzo, bardzo wam dziękuję, Soniu, bardzo dziękuję. Czyli ja rozłączamy dziękuję. Się już. Proszę zapisz tego live'a. Następnym razem myślę, że już będzie wszystko pięknie nam działało. Dobrze. To ja nacisko zakończ. Dziękuję wam bardzo. Martuś, nie rozłączaj się teraz jeszcze. Poczekaj, dobrze? Ja jeszcze tutaj. Chcesz się połączyć na Messengerze, żebym ja to wszystko dobrze zrobiła? Chcesz? Po prostu naciśnij zakończ. Czyli tak jak na normalnym live'ie. A i tam będzie opcja zachowaj ten live. Czyli tak jak na zwykłych, dobra.